Mati, jakie są twoje takie najlepsze protipy do tego, aby zacząć płynnie i elegancko wystawiać sposobem górnym? Myślę, że taką pierwszą wskazówką jest to, żeby po prostu wystawiać. Nie bać się tej wystawy, to nie jest nic nadzwyczajnie trudnego. Wiadomo, jak każdy element wymaga troszkę pracy. No i niestety akurat w tym przypadku te odbicia na początku często są odgwizdywane jako podwójne bądź niesione. No ale nie ma innej drogi tak naprawdę. No, w Polsce niestety utarło się, że to odbicie palcami, szczególnie jeszcze jakieś 5-10 lat temu, to było coś, co mogą robić tylko półbogowie albo jacyś super zawodnicy, a w rzeczywistości no nie jest to nic nadzwyczajnie trudnego. Jeżeli się poświęci na ten element troszkę więcej czasu, no to można sobie spokojnie go wyszlifować i myślę, że taką pierwszą wskazówką, którą najczęściej daję, no bo widzę bardzo wielu zawodników przechodzących z hali, którzy mają to odbicie takie bardzo szybkie, halowe. Wskazówka jest taka, żeby starać się dotknąć tą piłkę przy samej twarzy, wypchnąć ją do pełnego wyprostu, no i żeby ten kontakt piłki z naszymi dłońmi zaczynał się tutaj, kończy tutaj, także to jest około 30, może nawet 40 cm. No i unikać na pewno tego odbicia bardzo krótkiego, bo generuje ono dosyć sporo niedokładności, no i na pewno też piłki podwójne się zdarzają. Jedno, dwa ćwiczenia, które byś polecał? No myślę, że na start samo odwijanie po prostu nad głową i szlifowanie tego ruchu, żeby on się zrobił jak najbardziej naturalny. No natomiast to jako ćwiczenie wstępne, no a kolejne ćwiczenie, no to chociażby nieco prostsza wersja wystawa z dorzutu, to znaczy jeden zawodnik na przykład na prawym skrzydle dorzuca piłkę symulującą przyjęcie, zawodnik z lewego skrzydła wbiega, stara się wystawić. Jeżeli to działa całkiem dobrze, no to można przejść do kolejnej progresji, czyli nieco trudniejszej, gdzie mamy dorzut freebola, zawodnik na prawym skrzydle dogrywa, lewo skrzydłowy wbiega i wystawia, no tutaj już nieco większa losowość tych piłek, także trzeba dostosować swoją pozycję, no i próbować tych palców. Czy na turnieju wystawiać dołem, czy po prostu wprowadzać element wystawy palcami? No na pewno, jeżeli jest to turniej, no to nie może być nasze pierwsze czy drugie odbicie palcami w życiu. No. Należy przećwiczyć to na treningu w trakcie gierki, nie tylko w trakcie ćwiczeń, no bo wiadomo, ćwiczenia są po to, żeby wygenerować tam troszkę pewności siebie i zrobić te nasze ruchy, żebyśmy wykonywali je w sposób prawidłowy. No natomiast trzeba wykonać test bojowy w trakcie gry, no i zobaczyć jak to się je, no i dopiero wtedy zaaplikować to na turnieju, jeżeli w trakcie gierki to działa dobrze. A powiedz mi jeszcze, jaki był twój taki game changer, jeżeli chodzi o wystawę palcami? No ja wystawiałem raczej od początku palcami, z tym, że nie było to jakieś doskonałe odbicie. Myślę, że jeszcze wtedy dosyć często wykonywałem odbicie niesione, a powodem tego, że odbijałem palcami, było to, że po prostu średnio odbijałem dyszlem, no i nie było innej opcji, albo odbijam palcami, albo nie gram zbyt dobrze, no to wybrałem tą opcję odbijania palcami i robienia niesionych czasami. Dzięki.